To już prawie pół wieku tradycji, pół wieku tej współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury z Puławskim Ośrodkiem Kultury, tutaj domem Chemika. I mam nadzieję, że tegoroczny program jest równie atrakcyjny dla wszystkich i czekają nas niezapomniane chwile. Ja bardzo chciałbym, żeby te nasze spotkania przerodziły się też w wasze przyjaźnie, nowe znajomości, bo teatr lalek to świat magii, to świat wyobraźni, świat, który na pewno każdego z nas kształtuje na swój sposób niepowtarzalnie i na całe życie, bo teatr lalek to coś, co ma w sobie tą ogromną siłę przekazu, kształtowania waszych charakterów, waszej nawet tożsamości. I bardzo się cieszę, że możemy to robić wspólnie z wami, razem z naszą tutaj bardzo doświadczoną kadrą, nie tylko Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Puławskiego Ośrodka Kultury, ale także przede wszystkim naszej wcześniej tutaj wymienionej Rady Konsultantów, bo są to specjaliści z najwyższej półki, jeżeli chodzi o teatr lalkowy, i bardzo się cieszę, że będziecie się od nich mogli wiele nauczyć. Natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej, nasze spotkania puławskie lalkarzy odbywają się pod patronatem pana marszałka i pana starosty. Kto z dzieciaków wie, jak nazywa się pan marszałek województwa lubelskiego? Wiecie czy nie? Nie wiecie. Nazywa się pan Sławomir Sosnowski, który was bardzo serdecznie pozdrawia. Również pan marszałek Krzysztof Grabczuk, który odpowiada za kulturę, a więc mój szef. Natomiast pomiędzy nami jest jeszcze taki inny szef, który szefuje Departamentowi Kultury. To pan dyrektor Andrzej Miskur, który dzisiaj reprezentuje marszałka województwa. I teraz poprosimy pana dyrektora Andrzeja Miskura o kilka słów w imieniu pana marszałka. Dzień dobry, witam serdecznie. Skoro już wszyscy wiemy, jak się nazywają marszałkowie, to ja tylko powtórzę, powiem z radością, że rzeczywiście mam przyjemność pozdrowić wszystkich uczestników tych spotkań, 48 już, i to wspaniała data, od pana marszałka Sosnowskiego, pana marszałka Grabczuka, i wyrazić przede wszystkim radość, satysfakcję, że tak wspaniale współpracują ze sobą państwo dyrektorzy i te instytucje, które oni reprezentują, a to po to, żeby właśnie tutaj taka wspaniała publiczność i ta młoda zwłaszcza publiczność, jaką jesteście, mogła doświadczyć spotkania z prawdziwą sztuką, kulturą na bardzo wysokim poziomie, chociaż przecież mówimy o spotkaniach lalkarzy. Ale to jest bardzo poważna sprawa. Sprawa doceniana. Świadczy o tym patronat pana marszałka nad tą imprezą, ale chociażby to, że nawet Ministerstwo Kultury wspiera właśnie tę imprezę. No i oczywiście powiat puławski. Także mamy poczucie, że uczestniczymy w bardzo ważnym kilkudniowym wydarzeniu. Pozdrawiam zatem was wszystkich. Pozdrawiam lalkarzy. Witam wszystkich gości lalkarzy na terenie naszego województwa, na terenie pięknej ziemi puławskiej, i życzę wam wielu, wielu niezapomnianych wrażeń dziś i w następnych dniach. Wszystkiego dobrego. Tak więc długo oczekiwany moment, najważniejszy chyba na naszych spotkaniach, a więc za chwilę nastąpi oficjalne otwarcie i wygłoszenie tej sławetnej formuły. Powitajmy jeszcze raz brawami, bo pani dyrektor będzie chciała to robić po raz pierwszy. Pani dyrektor Kamila Salwowska, która reprezentuje, tak jak mówiłem, Puławski Ośrodek Kultury. No i ja, Artur Sępo, czyli Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. A więc pani dyrektor na mój sygnał i wszyscy razem. 48. Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy uważamy za otwarte. Miłej zabawy, miłej wrażeń.
a za chwilę oddamy was w ręce animatorów. Animatorzy tutaj już stoją, czekają na ten moment. Oni się za chwilę oczywiście sami przedstawią, ale ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie, że jak już pewnie zauważyliście, krążą tutaj fotografowie. Mamy konkurs fotograficzny, który będzie rozstrzygnięty na jesieni, we wrześniu. Wojewódzki Ośrodek Kultury, w tym miejscu ten konkurs będzie rozstrzygnięty. Tam będą wisiały prace. I ja chciałam jeszcze przedstawić jedną osobę, pan Daniel Mróz, który tutaj stoi przy schodach. Odpowiada za oprawę fotograficzną, też będzie robił dokumentację. Jego zdjęcia będą prezentowane na jesieni, a w tym roku będziecie mogli po południu zobaczyć z ubiegłego roku te zdjęcia na wystawie. I teraz cóż, Karolina, do dzieła. Dziękuję bardzo. My się wczoraj przedstawialiśmy, ale przedstawię jeszcze raz. Na razie na scenie zostałam tylko ja mam na imię Karolina. Gdzieś tam pojawi się za chwilę Ola i jest jeszcze Paweł. Słuchajcie, musimy rozpocząć tak porządnie, jak się wczoraj umawialiśmy, naszym hymnem. Ale żeby rozpocząć, to samej mi będzie tu smutno. Zapraszam te osoby, z którymi ja się wczoraj umówiłam, że tutaj razem ze mną przyjdą. Widzę, że dziewczyny tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem siedzą. To zapraszam was. Z kim jeszcze byłam umówiona? Teatr To i Owo. I tam z tyłu też zapraszam, chodźcie do nas. A z wami nie byłam umówiona? Chyba byłam, prawda? To jak byłam, to zapraszam was tutaj do nas na scenę. Że my jesteśmy chyba gotowi. Jesteście gotowi? Tak? A uśmiechy się pojawią na waszych twarzach? Pojawią, tak myślę. Ja wiem, że też trema przed spektaklem jest pewnie duża, ale uśmiechy na rozpoczęcie. A kto siedzący na widowni zna nasz hymn, to oczywiście się do nas dołącza, okej? Okay? Umowa? Okej. Okay. Na pewno macie dwie łapki i umiecie klaskać do rytmu. Spróbujecie dołączyć do nas? Chodził tak mój dziadek, gra i gra pradziadek, i ja nie przestanę chodzić z parawanem. Hej, hej, jak wędrowne tatko, hej, hej, thank you.
Thank you.